zwyciężyła w biegu czwartej grupy na dystansie 1800 metrów. To jednocześnie była jej pierwsze wygrane w karierze. Klacz numer 5, Devil in the Detail, w stajni Adama Wyżyka, w siodle Joanna Wyżyk, waga 56 kg. Klacz biegała z bardzo mocnymi rywalami, ona w tym roku zaliczyła m.in. występ w nagrodzie Kozienic. Ostatnio jednak klacz nie dała rady z gonitwie czwartej grupy, być może troszkę się na niej odbijają starty z mocnymi końmi. Koń numer 6, Show Me Your Heaven pod Dimitrijem Pietryjakowem, stajnia Natalii Szelongowskiej. Siwa klacz, bardzo solidna, chociaż w tym sezonie wygrała tylko jeden wyścig od ostatniego, przepraszam, nie wygrała jeszcze wyścigu. W ostatnim dwóch biegach druga i od ostatniego biegu zdjęte 4 kilo. Wynik gonitwy, wypłaty gonitwy 8, piątka zwyczajnie 7,40, porządek 4,55, 4,890, trójka 20,80 zł. Zalokuje się Mir Pewen, jeżeli teraz szuka sobie drogi na finiszu. Przy kanapie zyskała Devil in the Detail. Paskarny się atakuje. Polem Najefa, Scuti oraz Show Me Your Heaven. I polem Lapa Chris. Paskarny się to teraz dalej. Show Me Your Heaven przy kanapie od pola Lapa Chris. A dalej na Jefa oraz Scuti. Lata Chris wygrywa gonitwę. Dobra razy pytań na Jefa na miejscu przed Scuti. Zaraz zobaczymy to raz jeszcze przewodnika Czyka Czyka. Ja
Tak, ten koleś jest najlepszy.